Na Białorusi wciąż niespokojnie. Przez ostatnie trzy dni służby zatrzymały ponad 6 tysięcy osób, które protestowały przeciwko fałszowaniu wyborów. Do tłumienia protestów funkcjonariusze użyli broni palnej. Wśród zatrzymanych są polscy studenci. W ciągu ostatnich trzech dni na Białorusi zatrzymano ponad 6 tysięcy osób w związku z protestami przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Wiele osób brutalnie pobito. Potwierdzono śmierć jednego demonstranta. Siły bezpieczeństwa używają do rozpędzenia demonstracji granatów hukowych, gazu łzawiącego i strzelają gumowymi kulami. W Brześciu padły strzały. Białoruskie MSW przekonuje, że to w obronie zdrowia i życia funkcjonariuszy. Ponad 50 osób wymagało pomocy medycznej. Obrażenia odnieśli także policjanci i żołnierze wojska MSW. Rdzeń wszystkich uczestników protestów powyborczych stanowią ludzie z przeszłością kryminalną, dziś bezrobotni mówił prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, który spotkał się z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić aktualne kwestie funkcjonowania państwa. Najważniejszymi zadaniami organizacji rządowych, w szczególności Rady Bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom, ochrona porządku konstytucyjnego i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji zarządzających państwem. Żywe łańcuchy przeciwko przemocy milicji tworzą ubrane na biało kobiety w różnych miejscach na Białorusi. Występujemy Przeciwko przemocy, przeciwko biciu ludzi, chcemy tylko świetlanej przyszłości dla nas i naszych dzieci. Swietłana Cichanowska, opozycyjna kandydatka w walce o prezydenturę na Białorusi, opuściła kraj. Światłana jest teraz na Litwie w bezpiecznym miejscu. Niestety nie mogę do niej dotrzeć sytuacją na Białorusi zaniepokojonych jest wiele krajów. Prezydent Andrzej Duda wystosował apel do członków Rady Praw Człowieka ONZ o reakcję w sprawie Białorusi. Dziś uwaga całej społeczności międzynarodowej powinna zostać zwrócona na pogarszającą się sytuację wokół praw człowieka i eskalację represji wobec demonstrantów kontestujących ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich w Republice Białorusi. Andrzej Duda wydał też wspólne stanowisko w sprawie Białorusi z Prezydentem Litwy, politycy wyrazili gotowość pomocy w realizacji planu obejmującego powstrzymanie przemocy, uwolnienie zatrzymanych oraz doprowadzenie do rozmów między władzą a obywatelami. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, podczas rozmowy z szefową Związku Polaków na Białorusi, Angeliką Borys, zadeklarował gotowość niesienia pomocy humanitarnej Polakom mieszkającym na Białorusi, wcześniej zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie Białorusi.